prawdziwa drogowa rewolucja, proszę Państwa. Od 1 grudnia na drodze krajowej A4 na wysokości Karwian zniknęły bramki poboru opłat. A to oznacza, że kierowcy nie będą musieli zatrzymywać się, żeby kupić bilet. Będą to jednak musieli zrobić, zanim wyruszą w podróż. Jest na to kilka sposobów. Manualny system opłat został także wyłączony na drodze krajowej A2. Zapłacić za przejazd teraz będzie można aplikacją e-toll lub kupując e-bilet autostradowy poprzez inne aplikacje mobilne. Z kolei zakup biletu w formie papierowej będzie możliwy na stacjach Skarbu Państwa. E-bilet autostradowy możemy zakupić z 60-dniowym wyprzedzeniem. Jego ważność to 48 godzin. Bilet mogę zwrócić oczywiście przed zaplanowaną podróżą. Forma papierowa dostępna w tym momencie u partnera systemu e-toll, to jest na ten moment Orlen, stacje benzynowe Orlen. Za chwilę też będą też stacja benzynowa Lotos, ale to jeszcze za moment. Kupując taki bilet należy podać numer rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę przejazdu oraz trasę. W przypadku sytuacji losowych, kiedy wjeżdżamy na autostradę bez ważnego biletu, opłatę można uregulować w ciągu 3 dni od momentu zakończenia podróży poprzez zakup e-biletu. W przeciwnym przypadku mandat za uchylanie się od opłaty za przejazd wynosi 500 zł i trzeba go opłacić w ciągu 14 dni. Wpłacona szybciej do 7 dni od momentu otrzymania wezwania, kwota ta jest obniżona do 400 zł. W wyjątkowych sytuacjach opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeżeli w ciągu 3 dni od daty zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie uregulowana poprzez zakup e-biletu autostradowego. Opłaty będą sprawdzać specjalne urządzenia zamontowane w miejscu wjazdu i wyjazdu z autostrad oraz w pojazdach wykorzystywanych do kontroli poboru opłat. Kontrole wnoszenia opłat na autostradach mogą być realizowane przede wszystkim przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Kierowcy nie są zachwyceni takimi zmianami. To jest nieporozumienie, nie działa, nie jestem w stanie się zalogować. System woła takie dane, że no trzeba być chyba informatykiem, programistą, żeby to w jakikolwiek sposób działało. To jest nieporozumienie. A bilety, no Państwo chyba widzieli, co się dzieje. A udało się Panu zakupić na stacji? Po 20 paru minutach na wjazd i wyjazd tak. Nie podobają mi się, za dużo pracy. Gdyby te stacje były przy dawnych bramkach, to byłoby lepiej. A tak to widzi Pani, szukam tam, gdzie ja mieszkam, w remoncie stacja Orlenu, a tutaj idę po bilet specjalnie, bo się wybieram na autostradę. Na pewno jest wygodnie. Z tym, że no nie wiem, czy ktoś stracił pracę, bo ludzie pracowali, jakby nie było na tych bramkach, prawda? I nie wiem, no. Jak dla kierowców myślę, że jest lepiej, wygodniej. Tam dzisiaj jechały, jak były jakieś utrudnienia? Nie. Zero, nie było żadnych korków, elegancko się przyjechało. Właśnie idę kupić bilet i mam z tym ogromny problem. Byłem na stacji w Oławie i skierowali mnie tutaj. Co w ogóle, co Pan na to, na takie zmiany? Dla mnie bzdura, dla zwykłych użytkowników z taką mniejszą flotą. W firmie, w której ja pracuję akurat, no to jest, dla mnie to jest uciążliwe, bo ja tracę teraz 45 minut, żeby niestety tutaj dojechać. Także tak to wygląda. Echo 24, Nina Jewtuszenko.